Czy to pizza? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy pizzę. Dokładnie, dzisiaj jest pizza. Jaram się. Na samą myśl się pizza, bardzo. Czy to jest twoje ulubione danie? Pierogi ruskie mojej babci są lepsze. Tak, ale nie masz tego dostępnego na co dzień? Nie, nie mam dostępnego na co dzień pizzy, mam, pizza jest ulubiona, ale wiesz, z pizzą jest tak, że się mówi, że nie wszystko pizza, co ma ser. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować różnych kombinacji pizzy. No i tak jak było przy burgerach, oczywiście tam były bardziej to rozdmuchane. Były robione przez Masterchefa. Dokładnie. To tutaj jest to troszkę prostsze i naszym zadaniem jest określenie, czy to jeszcze jest pizza. A raczej określenie, czy dana kombinacja mogłaby mieć miejsce tak w codziennym życiu. No. To co, zobaczymy pierwszą pizzę. Zaczynamy klasykiem. Klasykiem gdzie? Na Hawajach? Nie, pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów podobno. A skąd pochodzi? Znikąd? A ja tutaj widzę, że ofensywnie. Ja rozumiem, że taka skomplikowana paleta smaków, niczym połączenie tak. słodkiego i słonego, to po prostu wykracza poza twoje tutaj możliwości poznawcze, tak? Chodzi o możliwości poznawcze, chodzi o czystą estetykę i gust smakowy. To znaczy, jeżeli chodzi o estetykę, moim zdaniem to jest bardzo ładnie skomponowana pizza. Mamy dobrą proporcję szynki do ananasa. Czy to pizza? Nie. A to ty jesteś, że tak? Że hawajska to A wiesz, co ja bym tutaj jeszcze dodał? No. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj bym dodał po kukurydzy. Tak? A wiesz, co ja bym zrobił? Patrz, wziąłbym tak, tak, tak i tak. Czekaj, jeszcze robię, poczekaj. Ale jest dobra to pizza. Czekaj, poprawię kombinację smakową. Tak, czy tu jeszcze coś jest? O, czy tu to się pizza? Jest. Oczywiście, że tak. Pizza oczywiście, że nie. Moi drodzy komentujący, zapraszamy was bardzo gorąco. Wyraźcie swoje opinie już teraz pizza w komentarzach. Pizza z ananasem jest pizzą. Napiszcie, czy to jest pizza, czy nie. Możecie napisać tak lub nie w komentarzu. Jest. Czekamy na wasze wpisy. Jest. Co to jest? To jest abominacja mała. Tak, a wiesz, jak ktoś zwróci uwagę, abominacja mi się zawsze kojarzyło z tą jednostką z tego, z Warcrafta. Abomination. Abomination, ale ponoć w języku polskim nie ma tego słowa. Abominacja jest czymś zupełnie innym. Ja też go używałem i ktoś w komentarzu zwrócił na to uwagę, więc i tak się zastanowiłem, że sekcja komentarzy jest bardzo ważna w tym show. Tak, jest bardzo ważna na pewno pod tym odcinkiem. Spróbujmy wyjąć, bo tutaj nie jest tak prosto. Ja będę miał troszeczkę tutaj. A nie, tutaj uda mi się ukroić mniejszy kawałek. Ale jestem pełen szacunku do Bartka, że zapiek, słuchajcie, tutaj sushi obsypał jeszcze mozzarello, żeby jeszcze to było ładnie przykryte. Ja mam taki mniejszy kawałek, ale chcę spróbować tego sushi. Co, ja właśnie sobie odkroję ten fragment, bo też chcę dostać chcę do sushi. Spróbować. Czy to pizza, sushi? Mam tutaj akurat sushi z paluszkiem krabowym, drugie z łososiem. Stanowczo ktoś mnie w tym programie nie lubi, oferując mi w co drugiej konkurencji sushi. Ale to jest popularne jedzenie po prostu. Wiem, tak samo jak pizza, jak sam oczywiście sam burger. To też w miastach jest popularne. W tak, oczywiście, że no, raczej na takiej wsi, nie wiem. No, może nie mówmy o wsiach. Sushi to nie jest. W życiu, ale... Pizza też, nie? Pizza jak 150. Co? Pizza jak 150, ale mamy niezgodny odcinek. Nie mamy. Nie mamy zgodnego. Zupełnie nie. Dla mnie nie jest super i w tej sytuacji, czy to pizza, możemy rozstrzygnąć tylko w jeden sposób. Jest tylko jedyny męski sposób, który może to rozstrzygnąć. Dobra. Gramy do jednego. Gotowy? Na starcie gigantów? Tak. Trzy, cztery. Dziękujemy, to nie jest pizza. Stanowczo nie. Stanowczo nie. Tłustym czwartkiem mi tu pachnie. Trochę tak. Ogrywałem ale coś takiego. To jest ulepszona wersja, ponieważ nie ma żelek. Tak. Jak w tłustym czwartku robiliśmy ten wariant. Gwiazdki dzieciństwa. Tak, są gwiazdki dzieciństwa. Znaleźliśmy ten produkt i uznaliśmy, że to musi się pojawić tutaj. Co robił Bartek? Bartek mógł zachować tutaj lepsze proporcje, aniżeli my zrobiliśmy. No niestety. Ciężko rozkroić? Niestety dzieje się tu źle. Czeka, ja ci potrzymam tę pizzę. A się zapiekła. Poczekaj, wyrwę jeden kawałek na początek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ty na to? Spoko. I dasz mi nóż, ty się zaczniesz z nim rozprawiasz i dajesz z całej siły. Proszę bardzo. Teraz ja powinienem tak bez żadnego problemu to wyciąć. Ta na pewno. Bo ja ci wykroiłem pierwszy, dokładnie to dlatego. To stukamy się tutaj elegancko, ładnie. A może my się stukamy. Proszę bardzo, bo tutaj już... A wiesz co, ja chcę z pianką spróbować, że tak sobie wezmę, o. Panisko z pianeczką by se zjadł. A ty robisz kiedyś challenge z piankami, nie? Mówimy, Ignacy, a ty kiedyś nagrywałeś tego, Heroesy, co nie? Heroesy, no? To też pamiętam. To takie czasu, nie? O Jezu. Ja sobie przypomniałem, jak nagrywałem odcinek z tym. Jesz jeden kawałek, jesz połowę jednego kawałka i masz na tydzień słodycze. Powiem ci, że wolę jednego M&M'sa se stąd zjeść. Dobre. Pędak.
Jestem bardziej niż tutaj pewien. Tutaj brakuje jakiegoś owocu, żeby to przełamać. My tam wtedy mieliśmy te żelki, nie? Tu wtedy pamiętam, że rzuciłem taką profanacyjną tezę, że tu ananas by się przydał. Tak. I chyba był ananas w moim wariancie. Słuchajcie, jestem w stanie się założyć, że są osoby, które by... Znalazłaby się nie jedna osoba. Które by umarły za taką pizzę. Ja nie jestem aż tak słodyczowy. Ale ogólnie jako kompozycja, czy to dobrze smakuje jako kompozycja? Słuchaj, Giuseppe zrobił teraz swoją pizzę na słodko. Tak, i to jest ogólnie, to jest smaczne. To jest po prostu ulepszone... Dla nas jest to zbyt słodkie. Tak, ulepszony overkill, więc ja bym tego pizzą nie nazwał, ale wiem, że są osoby, które by nazwały. Czyli, czy to pizza? Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale w tym momencie cała ekipa tutaj na planie, wszyscy są żywo zainteresowani tym, co tutaj robimy, przygotowujemy. I teraz, moi drodzy, pizza... Najbardziej polska pizza, jaka może być. To jest pizza, to jest spełnienie moich marzeń. Tu są pierogi ruskie i pizza. Jestem największym fanem tego, tej kompozycji smakowej. Ja mówię w ciemno, że to jest pizza, ale muszę to spróbować jeszcze. Mandziula, chcesz pierwszy? Kawałeczek? To ja ci tak odkroję. No, ja muszę ci ukroić dalej. Nie, no co ty, ja se sam ukroję. Ja umiem, duży już jestem. A widzę, że całego pieroga sobie bierzesz, bo mogłeś go przekroić, ale postanowiłeś, nie, ja chcę całego. Jakoś tak się złożyło. Jakoś się tak złożyło. Wiesz co, ja sobie tutaj ukroję, bo mi się wydaje, że to jest trochę bardziej stabilne z tym serem. Czekaj, spróbuję z tym. Okej. Okay. Jak ci podchodzi ta kompozycja? O, rąbiste. To jest opór dobre. Nie smakuje. To co, nie smakuje? No nie powiem, że jest niedobre. Jest dziwne, ale nie jest niedobre. Ale musisz, tak, ale musisz. Powiem ci tak. Jak bardzo by to głupie nie było, jak wiele rzeczy w tym programie, a szczególnie w tym sezonie ostatnio, nawet głupszy niż ten ananas za tobą. Tak, to prawda. To jest pizza. To jest pizza. To jest śmieszna, dziwna kompozycja, by do tego jeszcze dodać coś. Gdyby ten pierog był inaczej rozłożony, nie? Inaczej ten. Jakąś cebulkę tutaj, czy skwarki jeszcze na górę. Albo sos na bazie śmietany. No chyba nie. O! No chyba śmietanę do pierogów to już nie żartujmy sobie. W sensie, przepraszam, że gusta pana tutaj Ignacego najmądrzejszego, uraziłeś. Więc tak, pierogi tylko bez śmietany, zapamiętajcie. I do tego taka pizza, jestem pewien, że powinna być w każdej knajpie. Ale pierogi, czy to pizza? Tak. Tak, stanowczo tak. Żądamy, żeby we wszystkich knajpach była taka sprzedawana zamiast hawajskiej. Lecimy dalej. Nie. Jak już obrażamy tutaj wszystkich Włochów, to jeżeli pora... już jesteśmy tak przy stereotypach, to ostatnia właśnie... Ostatnia pizza. Ostatnia pizza. Czy jesteś bardziej włoskiego niż to? To ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, to jest pizza z makaronem, ze spaghetti Napoli. Tak. To jest pizza ze spaghetti Napoli. Wow, trochę lata. Uważaj. Zobaczymy. Nie zdało testu Marty Gessler. Mo, mordeczko, jak to z boku ładnie wygląda. Czy się dzisiaj okaże, że wszystkie dzisiaj pizze będą spoko? No nie, kurde, może tak być. Ta jest elegancka. Oj, nie umiem lewej ręki używać. Czy możesz mi pomóc? Mandzie, nie umiem używać lewej ręki. Nie umiem. Nie umiesz? Nie. Lewej nogi również nie. Jestem całkowicie praworęczny. Jak chodzisz, to się wywracasz, bo nie umiesz lewą nogą chodzić. Kuśtykasz na jedną nogę, dobra, w porządku. Okej, go, lecimy to? Dobra. No. Mamma mia, jakie dobre. Dobre jest. W sensie, to makaron jest po prostu smakuje jak makaron, ale zobacz, to wylatuje i tak dalej. No nie umiesz jeść. Nie. Mm. No pizza z makaronem. No, no pewnie. No nie, no mordo. No. No nie ma mowy. Odpuściłem ci hawajską, tej ci nie odpuszczę, no to nie może być pizza. Hawajską nie odpuściłeś, tylko przegrałeś w najbardziej uczciwej grze, jaka istnieje w galaktyce. Czyli słynnej, nie wiem czy wiesz, ale rycerze kiedyś jak się pojedynkowali, nie mogli właśnie wygrać w pojedynku, to graj pewnie z tykami. A z drugiej strony doskonale wiesz, że gdybyśmy zgodnie, gdybyś ty miał wymuszone tutaj powiedzieć, że pizza hawajska to jest pizza, to byś nie dał mi o tym zapomnieć przez kolejny miesiąc. Tak, ale to ja wygrałem papierożycy kamień, więc tutaj, jeżeli nie dojdziemy do kompromisu, będziemy musieli zagrać po raz kolejny. Bo ja uważam, że to by dało, mogło to być w knajpie. Rozpada, to się nie trzyma na tym w ogóle. No dobrze, bo to wymaga pracy, to nie jest tak, że to geniusz powstaje w bólu. Do tego trzeba geniusz siąść na powstaje spokojnie. W bólu. Do tego trzeba siąść na spokojnie. Nie, dobra, ja bym powiedział, że to jest pizza. Ja mówię, że to nie jest pizza, możemy rozstrzygnąć to tylko w jeden sposób. 3, 4. Słuchajcie, ten odcinek został tutaj ustawiony przez pana Łukowskiego. Jak wiemy, udziały w firmie mniej więcej zostały tutaj wykupione przez jakąś okropną korporację. Jestem strasznie zawiedziony. Najlepsza pizza to była dzisiaj pizza hawajska. O nie! Moi drodzy, sekcja komentarzy, czekam na was. Najlepsza pizza z pierogami. A pizza oprócz tej? Nie, no pizza z pierogami.
Zastanawiam się. Czy sushi wolałeś? Sushi. Tak? Sushi była. Nie, ja pierogi. Sushi była super. A wy napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, która według was jest najlepsza. I pamiętajcie, wtorek i sobota, godzina 18, zawsze odcinki mniej więcej. No i co? To byłoby na tyle. Dzięki, hej!